Witam w kolejnym filmiku, w kolejnym mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że głównie baście obiecywanym yy, odcinku, jeżeli chodzi o miniserię GURMĄ. Cały czas widziałam, że jednak GURMĄ przoduje w tym głosowaniu, natomiast zaraz zaczniemy oczywiście yy, miniserię odnośnie skóry. Natomiast wracając do kwestii GURMĄ, przypomnę nurt jadalny i to mogą być zarówno, że tak powiem, słodkości, ale w zasadzie też w sumie wytrawne GURMĄ, chociaż raczej słodkościowy nurt. Raczej, że tak powiem, dania, dania, rzeczy stałe, niepłynne, chociaż płynne jakieś słodkie napoje również, ale faktycznie wtedy głównie słodsze napoje Chociaż na dobrą sprawę, by się trzymać jadalności, to i pewne motywy, typu jakieś, nie wiem, azjatyckie potrawy, bo takowe też można znaleźć w perfumach, czy też, nie wiem, nuty Wędzonki w takim sensie, jakieś na przykład coś na zasadzie jakichś takich różnych wyrobów wędzonych, mięsnych, jakieś chipsy bekonowe i tego typu, też są w perfumach. Wiem, brzmi to kosmicznie, dla mnie są to totalnie nieperfumowe. Natomiast są, ale oczywiście tutaj chodzi raczej każdemu te słodkościowe rzeczy, które faktycznie ludzie częściej wybierają. Które mają na uwadze, gdy robi się chłodniej Również ten okres świąteczny Różne właśnie takie bardziej gurmą świąteczne zresztą na takim motywie też już było na moim kanale Przypomnę, jest playlista gurmą, jest dużo filmików Można sobie pisać poziomka przez cztery zetki gurmą i będzie tego dużo nawet jeżeli ilość aktualna tego typu zagadnienia jest niewystarczająca. Jest to nurt generalnie, za którym ja osobiście nie przepadam, chociaż są przypadki szlachetny gourmand, które bardzo lubię, które mam w swojej kolekcji. Gurmą, niestety bardzo często wiążą się z wanilią. Ja akurat za wanilią z różnych względów nie przepadam, w związku z tym spora ilość słodkich zapachów jest dla mnie w mniejszym bądź większym stopniu skreślona. Natomiast jest bardzo dużo jednak mimo wszystko szlachetny gourmand. W odcinku 0 było bardziej zapowiedziowo Informująco W odcinku 1 tej miniserii było Na przykład o kwestii tych motywów Które szczególnie chciała mieć zilustrowane Basia, między innymi ciasta Pomarańcza na słodko Wspomniałam, że ciasto rabarbarowe Później opowiem i tutaj oczywiście bym wskazała Oczywiście unikat berbery Brit Red Efekt takiego rabarbaru Na słodko Można też wyczuć w muglerze że aurze woda perfumowana I w dosyć zbliżonym stylu jest Papuszka Zoologist, gdzie cenowo od, odlecieli, biorąc pod uwagę mainstreamowość i podobieństwo do owej aury Muglera e, Mówię w przypadku zapachu papuszki. Koktajl, koktajl, nie wiem co się wymawia Natomiast e, efekt ciasta rabarbarowego jest również w Boklet Woodstock, wbrew I ciasto rabarbarowe, gdzie jeszcze ostatnio czułam? Gdzieś jeszcze czułam Ale to chyba w jakimś autorskim rabarbarze, który wypadł dosyć na słodko Coś jeszcze ostatnio testowałam, co wyszło tak dosyć rabarbarowo słodko, w tym momencie nie mogę sobie e, przypomnieć. W zasadzie dużo też nurtu gourmand, tak jak wspominałam, różne marki, bo też właśnie w odcinku będzie była też kwestia marek gourmand typu Maison to ostatnio omawiane, dużo zapachów z profumem roma, wcześniej omawiane kiedyś ganache, marka typowo jadalna. Natomiast dużo zapachów flash jest w nurcie gourmand, to też warto mieć na uwadze i można je trafić w fajnych cenach wrażenia różne. I w zasadzie pomarańcze na słodko wyczuwałam na przykład w karmie, ale tam były różne niuanse, więc to nie było tak typowo górmą zapach, bo tam było bardzo różnie i od, od w zasadzie bardzo dobrych wrażeń do bardzo złych wrażeń, tak różnie to sobie tak ewoluowało. Natomiast tam wymieniłam różne pomarańcze na słodko, tutaj właśnie ten nurt przypomnę właśnie tego ciasta barbarowego. Oczywiście też można by się było w pokusie poszukiwania takiej słodkości typu jakieś naleśniki, gofry, takowe też można odszukać w perfumach dużo takich różnych nurtów właśnie też eklarki, nieeklearki, tym się posiłkowała posiłkuje marka ganache ale z tego co wiem, tak jak ja poznawałam ta marka z taką trochę może gorszą stronę idzie dużo osób narzeka, że właśnie te nowe odświeżone bez danych zapachów wcześniej po prostu mniej pasują i co chciałam powiedzieć dalej, jest, dopisałam trochę tam propozycji, jeżeli chodzi, tam właśnie obiecałam dać listę, więc jest lista bardzo obszerna z dopiskami, na przykład odnośnie ciasta wiśniowego, takiego efektu na przykład w The Gate Memories, tam dopisałam na przykład Powiem tak, yy, szansa na górmą szlachetne w przypadku niedrogich zapachów jest mała Natomiast będzie kwestia odnośnie niszowych marek budżetowych I właśnie tych budżetowych, niszowych górmą Oraz ogólnie budżetowych gurmą yy, I też yy, Agnieszka Pannazgu wspominała właśnie kwestii yy, słodkościowych yy, Udanych zapachów w mainstreamie Ja już o takowych wspominałam w sumie Nawet w tamtym filmiku, bo Burberry. Brite Oczywiście kiedyś wspominałam jeszcze o różnych innych Ale yy, Nagram taki osobny odcinek Czyli yy, mainstreamowe gurmą, y, takie właśnie perełkowe, zarówno, że chodzi o aktualne propozycje, jak i też właśnie, które zniknęły z rynku, jeżeli chodzi o mainstream, ale które naprawdę warto mieć mocno na uwadze. Będzie też kwestia budżetowych gurmą, czyli tu już niekoniecznie musi być mainstream, ale po prostu y, niedrogie gurmą, dlatego że to jest mała szansa, ale mam kilka propozycji. Oczywiście w tej propozycji jest oczywiście Brit, także cały czas je wspominam, dlatego że Brit, woda perfumowana i efekt. Ciasta gruszkowego z militarnym wyścigiem brytyjskim stylu jest naprawdę bardzo udanym przykładem zapachu gurmą. Tam w zasadzie wspomniałam też w opisie i w filmiku, również kwestii tej pomarańczy na słodko, i też mandarynki na słodko, że mandarynki na słodko jest trochę jednak więcej. I teraz przygotowałam sobie trochę jeszcze innych propozycji gurmą, które tutaj pokażę, ale oczywiście ta seria będzie kontynuowana. Ja w tym odcinku numer jeden wspomniałam o zapach, o którym wcześniej wspominałam dawno temu. Judith Williams, Orchid Vintage, świetna, niedroga perełka budżetowa gurmą szlachetnego. Um, po tam też zapytanie, co to będzie ta nisza budżetowa. To będą marki niszowe, które można zrobić fajne, ten typu 200-300 zł za 100 litrów. Także ja to takowo odbieram. W tym odcinku oprócz kwestii takiej troszkę podsumowującej, oprócz kwestii yy, zobrazowania ciastera barbarowego a propos tego motywu górmą, przechodzę do kwestii trzeciej yy, i kwestia efektu drożdżówki. Bo to też jest pewnego rodzaju wybieg ciasto, chociażby taki efekt trochę jakby ciasta drożdżowego, który niekoniecznie musi pójść w stronę owocową, ale być takim typowo tym, yy, ciastem, kruszonką i tego typu kwestią. Ten zapach, który nie jest zapachem górmą, Faktycznie potrafi ukazać taki efekt. To jest taka drzewna egzotyka Noc letniej i ten motyw takiej piekarni nocą. Coś takiego w połączeniu ze skórą, czyli taki trochę nietypowy gourmand kurteń, butikowe trusardi. Oprócz tego, yy, tu akurat mam innego galagera czy galagera, ale wzięłam, że po prostu nie zapomnieć o tym wspomnieć yy, z tej marki Rose Oldae to jest opowiadałam o tym właśnie w tym odcinku numer jeden tej miniserii gurmą. W tym okresie jesiennym. To jest taki efekt szerotkowości, różne niuanse, kontrastowo, niekontrastowo, i właśnie tam jest taki trochę jakby drożdżówka, kruszonka, także coś takiego również. Co ja bym tu jeszcze pokazała? Przełamane gurmą, tam wspominano też o takim nurcie, czyli na przykład drzewny gurmą typu z Imaginary Authors, chociażby orzechowość drzewna w Whispered Myths. Również skórzany gourmand typu wcześniej mówione Elaka Ghibli Ale to nie a propos budżetowości, tylko po prostu a propos takich przełamanych gurmą Tutaj na przykład słodkościowy zapad Degade Gate Duet To jest marka, gdzie stosowałam w odcinku numer jeden Memories, czyli efekt ciasta e, wiśniowego, takiego korzennego I to jest e, też takiej wiśni korzenno-słodko-jesienno-zimowo Taki gourmand duet to potrafi być słodkościowy taki typowo z wanilią, gurmą i tak dalej, ale potrafi być posiadane liście jesienne, i to powoduje, tak samo jak skórę czy drewna, przełamanie tego nurtu gurmą. Także, yy, natomiast znowu jakby zatracone są te liście, także będę odstawiała ten zapach i wracała do niego za jakiś czas. W marce w ogóle Galager można znaleźć naprawdę bardzo jakościowe gurmą, niszowe, ale nie budżetowe, bo tam na przykład oprócz wspomnianego yy, tej kwestii. Właśnie tej szarlotki w bardzo intrygującym, parametrowym wydaniu. Naprawdę wyjątkowy zapach. Michold Pacciuli. I to jest ten zapach, który, na który ja się z, oj, zdecydowałam w postaci flakonu, gdzie mamy czekoladę z paczulą, paczulę w wydaniu czekoladowym, pomarańcze, taki górmą z dodatkiem takich pięknie tlących się, ale tak pięknie wkomponowanych, takich jakościowych, szlachetnych, nieproblematycznych aldehydów. I czy ja coś tu jeszcze pokażę? Basia wspomina też o kwestii słodkich napojów, na przykład Cola, Pepsi tego typu. To a propos takich dosyć niedawnych moich zapachów, dosyć niedawno nabytych, to mam taki zapach o dosyć zapachu takiej bardziej Coca-Coli, Pepsi w stronę słodszą i z taką nutą też cytrusową a takich słodszych napojów. I ja coś tu jeszcze wzięłam. A! Chciałam pokazać. Taki dosyć też niedawno nabyty zapach, który można było pociągnąć pod kwestię gourmand Takiego kawowo-owocowego Owocowej stylu La Cautibie i właśnie kawowość I to jest Fugaci Workaholic Nazwa mi się nie podoba W ogóle bardzo fajne flakony Nie wiem, czy będzie słychać Na magnes korki. A ja bardzo lubię I to w przypadku mojej, yy, no, mojego rozkojarzenia To to może być dobre rozwiązanie W przypadku właśnie Jakiejś takiej wypadkowości z flakonami Właśnie niechwytania za korki, nie korki, No ale już nie będę to, że tak powiem, wnikać a propos w ogóle korków. To mam na uwadze ten korek od pewnego zapachu niszowego, chyba. I na przykład jeszcze taki korek. Chyba nagram. Chyba nagram o kwestii korków. Yy, takich nietypowych korków, ciekawych korków. Czy ja coś tu jeszcze bym pokazała? To chyba tyle, jeżeli chodzi o tę noc, myślę, że wystarczy W kolejnych odcinkach miniserii górną, oczywiście można się spodziewać Mainstream górmą, budżetowe górmą, niszowe górmą budżetowe Nie wiem, jakieś moje największe olśnienia górmą To raczej nie będą niestety, ale budżetowe Basia może ewentualnie dać znać, jakie to jeszcze napoje Czy to na przykład herbata na słodko, kawa na słodko Mówię, jest trochę zapachu z motywem Pepsi Coca-Coli Są tu też zapachy z ym, herbatą i na słodko, i mniej słodko, i herbatą owocową yy, I kawy, też również kawy na słodko i też desery kawowe i nie wiem, czekoladki kawowe yy, Kawiarnie, nie kawiarnie, Takie różne ujęcia tej kwestii kawowości Ale również jest też zapach na przykład yy, na zasadzie słodkiego mojito To na przykład zwłaszcza ta nowsza wersja, dużo słodsza Allegria Róż Ban Róż. I oczywiście motywy szlachetnych alkoholi, słodszych, typu whisky, koniak i to też są tak naprawdę motywy y, stronę y, górmą Ostatnio na przykład y, mocniej poznałam pewien zapach, gdzie ukazała się wcześniej tak bardziej drewna polana słodkim, szlachetnym alkoholem Teraz taki bardziej, pierwsza się spotkałam, żeby kadzidło było skontrastowane notą słodszego alkoholu, typu whisky, koniak i tym podobne jak ktoś na któryś konkretnie odcinek Dalszy miniserii górmą czeka To można dać znać Jeżeli ktoś po prostu szybko wskaże To po prostu to będzie w pierwszej kolejności nagrane Natomiast przechodzimy Zaraz płynie w miniserię Otwarcie odnośnie skóry A w ogóle dajcie znać po jakie górmą Ostatnio sięgacie No i ja kończę, bo już mi już Co chwilę zmieniam tą pozycję nagrywania Ponieważ już mi ręce odpadają od trzymania tego telefonu Zanim kupiłam Trafiłam w macie taki stojak, który mi się podobał, który może bym się przydał, ale, ale jednak y, coś tam jest niekompletne generalnie y, Więc no, mi się najlepiej tak nagrywa takie filmiki z drogi, gdzieś przy okazji, także wtedy te stojaki to i tak, że tak powiem, zbędne, do niczego mi się nie przydadzą Tylko że łatwiej się nagrywa z drogi, jak jest ciepło, teraz się będzie robić zimno Chociaż to było chwilowe ochłodzenie wczoraj, już teraz zaraz wychodzę, wiem, że jest dużo cieplej, trochę jeszcze cieplej, idziemy na wycieczkę, potem w ogóle jeszcze jakieś takie ocieplenie pozostaje. Mam nadzieję, że jednak będzie dłużej cieplej, bo no, ja już, jak jest temperatura poniżej 10 to ja już to